Dzisiaj zaczynamy kolejny obszerny fragment Ewangelii według Świętego Marka. I tak rozpoczyna się całość tego tekstu już w rozdziale czwartym od wiersza 35, gdzie będziemy mieli opisaną historię pokazującą władzę Jezusa nad żywiołami, i potem kilka kolejnych właśnie takich znaków mocy Jezusa Chrystusa. Natomiast w rozdziale szóstym pojawi się kilka wątków związanych z posłaniem uczniów, ze śmiercią Jana Chrzciciela, No i zaraz potem nakarmienie 5000 pierwszy motyw dotyczący nakarmienia, właśnie tłumów. Wkrótce po tej historii kolejne zdarzenie, które ma miejsce na jeziorze, więc widzimy, że temat jest bardzo szeroki. W moim odczuciu. Tak jak patrzę sobie na rozkład Ewangelii Marka i na to, jak ona jest skomponowana, to osobiście raczej widziałbym takie wydzielenie z tego fragmentu części od 6.35 do 8.21, co się czasami określa sekcją chlebów, bo mamy tam kilka historii, kilka opowiadań, dla których temat chleba jest takim mm. tematem przewodnim. Więc siłą rzeczy nie będziemy dzisiaj w stanie jakby spiąć tego w całość, ale na pewno chciałbym, żebyśmy postawili jakieś pierwsze kroki na tej drodze i jak będziemy sobie studiować ten tekst w następnym tygodniu, to spróbujemy to też połączyć w jaką Taką spójną całość, żeby móc, móc wyciągnąć wnioski, i też pójść w jakimś sensie za tą myślą, którą, którą ma autor Ewangelii Marka, bo wiedział, wiadomo, że Podziały, czy to na rozdziały, czy na wersety, już nie mówiąc o pomysłach biblistów, jak Ewangelie, no są po prostu wtórne w stosunku do samego tekstu. Więc, panowie, no pierwsza część tego tekstu, czyli pierwsza historia, czyli pierwsze historie tak naprawdę, to są historie, które pokazują pewne specyficzne Znaki, których dokonuje Jezus, w których ukazuje się jego autorytet. Jakbyśmy mogli tak spojrzeć całościowo na cały ten fragment, może i pierw, może wyciągnąć wspólną myśl z trzech tekstów, po to, żeby ewentualnie potem zająć się poszczególnymi historiami i móc też jakieś praktyczne lekcje wziąć dla siebie na dzisiaj. Z trzech tekstów, czyli w 4.35 i dalej, uciszenie burzy, uzdrowienie opętanego. A następnie wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie niewiasty. Te tak, trzy tak. historie. No, bezwzględnie we wszystkich nich przejawia się moc Chrystusa. I tak jak sobie troszkę wcześniej nawet to podkreśliliśmy, mamy sytuację, gdzie on jest panem ponad żywiołami, mamy sytuację, w której jest panem ponad mocami demonicznymi, i jest panem ponad chorobą i śmiercią. A więc w tych trzech odsłonach no, pojawia się nam tutaj Chrystus. A w pierwszej historii, tej uciszenia burzy, ona kończy się takim pytaniem: kim więc jest ten, że no, w tym konkretnym przypadku wiatr i morze są mu posłuszne? Prawdopodobnymi podobnymi A... pytaniami mogłyby się skończyć następne historie, kim on jest, że i duchy nieczyste nie są mu posłuszne, no. kim on jest, że i choroba jest mu posłuszna, chociaż tak się nie kończy, ale I ma władzę ale... nad śmiercią w domyśle moglibyśmy tak zakończyć. Tak, historii. no oczywiście, że tak, ale to są, to jest właśnie kluczowe pytanie Ewangelii. Kim jest ten, no, o którym Ewangelia jest. opowiada, nie? Natomiast biorąc pod uwagę, no, że tak powiem, ten już, ten fragment konkretny, który omawiamy, jak on wam się łączy, tak żebyśmy mogli całą tę Ewangelię spajać ze sobą mm. i widzieć duży obraz, mm. nie, roz, nie rozczłonkowując mm -hmm. się tylko i wyłącznie na poszczególne teksty jednostki. Jak on wam się łączy z wszystkimi wcześniejszymi tematami, które omawialiśmy, czyli z ideą właśnie sumarium pierwszego rozdziału 14, 15 wiersza opowiadającymi to, co jest istotą jakby misji Jezusa w jego własnym odczuciu, kiedy udaje się do Galilei, no i z kolejnymi historiami dotyczącymi właśnie, czy to pierwszych znaków, czy nauczania o królestwie i tak dalej. Jak widzicie relacje pomiędzy tą częścią Ewangelii a wcześniejszy, wcześniejszy, wcześniejszymi tekstami? Nie tylko te trzy historie, które teraz wspomnieliśmy, mhm. ale w ogóle aż do końca szóstego, piątego rozdziału, tak? Tak, tak. Ten Czyli właśnie fragment pięć do, do 5,42, Te trzy wydarzenia, o których mhm. tutaj mówimy. Czyli właśnie żywioły, żywioły, demony i choroba i śmierć. Mhm. No to słuchajcie, no, wrócę do początku Ewangelii Marka, jeżeli takie mhm. pytanie jest postawione. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, więc... Podejmując wątki wcześniej poruszone, no, mamy tutaj ewidentnie e, jakiś przedsmak królestwa. Tak? Wolność od mocy demonicznych, wolność od choroby, wolność od śmierci, e, no i wolność od zagrożenia ze strony żywiołów. E, to królestwo jeszcze za tamtych dni nie przyszło e, w sensie takim fizycznym, namacalnym, ale bezwzględnie Chrystus tutaj pokazuje Jego charakter, Jego hmm. naturę. No, jest to cały czas rzeczywistość, na którą my, jako uczniowie Jezusa, jeszcze czekamy, ale Stąd czerpiemy naszą pewność, nawet czasem taką trochę niepokorną, w tym oczekiwaniu, no bo wyraźnie Jezus to przedstawił. Nie? Jakbyśmy sobie zwrócili uwagę na układ tekstu, który następuje właśnie po tym sumarium 1, 14, 15, to no zobaczymy tam historię powołania pierwszych uczniów. Mhm co no, gdzieś tam może nam się łączy jakoś z jeziorem. Oni nie są na jeziorze, ale są gdzieś przy. Potem następnie mamy uzdrowienie opętanego i uzdrowienie teściowej, czyli tak. mamy, wydaje się, podobny gdzieś tam schemat. Jeszcze związany... przed teściową jest synagoga i ten opętany w synagodze. Tak, 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 czyli tak. jezioro opętany, choroba i właśnie podobnie dalej mamy jezioro opętane. I trendowate, bo to też jest sekcja trójkowa, Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Sekcja trójkowa, właśnie, więc hmm, nie wiem, wydaje mi się, że Marek gdzieś tutaj w jakiś sposób powtarza gdzieś mm -hmm. wcześniejszy schemat, hmm, może gdzieś szerzej, jak hmm, pokazując wcześniejszą rzeczywistość, którą przedstawia właśnie ta rzeczywistość Królestwa Bożego, wkraczając, wkracz, wkraczającego po prostu w życie ludzi i teraz nieco bardziej wyjaśniając, akcentując pewne tematy związane z tożsamością króla, który w tym królestwie rządzi bo ja też jak patrzę sobie właśnie na całą kompozycję Ewangelii Marka, to mam takie poczucie, że ten fragment od 4.35 do 5.42. On jest w jakimś sensie analogiczny właśnie do rozdziału mhm. pierwszego i to jest dość istotny wątek, bo on stanowi nam no, ramę dla pewnych mhm. wydarzeń. Dla jakich wydarzeń? Dla kontrowersji, które będą miały miejsce, które będą punktem wyjścia do tego, że środowisko przywódców religijnych na jakimś etapie stanie w opozycji względem Jezusa i finalnie doprowadzi go do śmierci, co już jest zainicjowane właśnie w tej sekcji Tekstu traktującej o kontrowersjach, i zaraz potem będziemy mieli właśnie nauczanie Jezusa w przypowieściach ukazujących właśnie przez ten obraz istotę Królestwa Bożego, na czym to królestwo się zasadza, i jak ono jest budowane na początku od czegoś niewielkiego, ale rośnie w tak. górę. Nie? Więc, więc widzimy, że w jakimś sensie ta opozycja i odrzucenie Jezusa i idea Królestwa Bożego jest y, y, Okalana przez te opowiadania, które pokazują, jak Królestwo Boże wdziela się właśnie w ten świat wraz z Jezusem, przynosząc jakąś. Jakąś zmienną i pokazując, jaki jest właśnie charakter tego królestwa w czynie, nie tylko właśnie w słowie, ale konkretnie w czynie. Więc to nam tworzy, że tak powiem, dużą taką klamrę dla całej tej części Ewangelii, pokazując pewną jedność tego przesłania i, i myśli, która jest wyrażona właśnie w sumarium, polegająca na, na roli królestwa, czyli na, na wezwaniu do upamiętania się od, mm -hmm. od swojego dotychczasowego życia, o, pewne, o pewnej zmianie, tak? No i właśnie o tym królestwie. Które jest realizowane poprzez pewnego rodzaju przemianę, która się dokonuje w życiu człowieka, czy to wewnętrznym, czy zewnętrznym, bo o tym traktują i właśnie nauczanie, i właśnie te czyny, które Jezus realizuje. Więc można powiedzieć, że to jest taki większy obraz. A teraz, gdybyśmy spróbowali wejść na moment do tych poszczególnych fragmentów i się nad nimi trochę zastanowić. Mhm. Ja mam taką propozycję, że, że być może ten wątek dotyczący władzy Jezusa nad żywiołami, żebyśmy na moment zostawili i szczegółowo może nie wchodzili w ten tekst, ale żebyśmy skupili troszeczkę uwagi na piątym rozdziale, na pierwszej historii i na drugiej historii, ponieważ ta pierwsza historia, ona będzie nam w jakimś sensie linkowała do wydarzeń opisanych w rozdziale siódmym, przepraszam, w rozdziale ósmym, kon konkretnie do historii nakarmienia czterech tysięcy, więc to jest dla nas na pewno ważne na tym etapie i chciałbym, żebyśmy też jeszcze spojrzeli na Jezusa, Jajra i chorobę i śmierć, która jest opisana w tym fragmencie, bo tam też mamy ten Właśnie sandwich story, gdzie te historie są ze sobą powiązane, gdzie jedna interpretuje drugą i hmm. wpływa po prostu na, w jakimś sensie, interpretację, zrozumienie przesłania, które jest tam zawarte. Więc w, pierwsze, w pierwszej kolejności, co jest takie, takiego kluczowego, właśnie w tym rozdziale piątym, w od 1 po, po 20, w waszej ocenie? No, ja odniosłbym się do, do tekstów z rozdziału czwartego, gdzie mówiliśmy o o tej glebie ludzkiego serca, ta historia z rozdziału 5, wiersza od 1 do 20, jest historią, w której człowiek znajdujący się w tragicznej opresji demonicznej doświadcza mocy Chrystusa, doświadcza niezwykłego wyzwolenia, doświadcza Jego miłosierdzia, ale to jest ciekawe, bo w tej historii Jezus ulega prośbie demonów, ale nie ulega jego prośbie. On chce przyłączyć się do Jezusa, do jego uczniów i popłynąć gdzieś dalej. Natomiast otrzymuje od Chrystusa polecenie idź do domu swego, do swoich i oznajmi im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad Tobą zmiłował. Mhm. I to jest interesujący wątek w tym kontekście, że wcześniej Jezus zabraniał na przykład tego. No to jest właściwie jedna chyba taka sytuacja w Ewangelii, gdzie Chrystus na to pozwala. Idź powiedz tak, opowiedz o tym, co się wydarzyło. No, czytaliśmy wcześniej historię w, w, we wcześniejszych tam dyskusjach, że gdy Chrystus oczyścił trendowatego, to zabronił mu mówić. Nie mów, co się, co się wydarzyło, po prostu pójść do kapłanów tam zł, złóż opłatę należną za twoje oczyszczenie i tyle. Ale nie mów, co się wydarzyło. A tutaj. Zupełnie inaczej. No zresztą w następnym e, fragmencie właśnie w tym rozdziale piątym, kiedy będziemy e, znajdować się w Kafarnaum, bo historia, która się tutaj toczy, dzieje się w Kafarnaum, e, przeczytamy w końcówce tego fragmentu dotyczące wskrzenia córki Jaira e, i uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. 43 werset, podsumowujący całość, wtedy z naciskiem uh -huh. nakazał im, aby nikt o tym się nie dowiedział. Powiedział też, aby dano tej dziewczynce jeść. Więc sekret mesjański widać, że jest ciągle utrzymywane, tutaj tak, utrzymywany, tak. ale tutaj mamy zmienną w sekrecie mesjańskim, albo nie ma tego sekretu mesjańskiego. Jaka jest przyczyna, dla której Jezus w tej sytuacji zachowuje się inaczej? Co, co może, może właśnie, bo nie skończyłem tego wątku. Tak tu Radek, do, dołożyłeś bardzo ważne elementy, ale dlaczego chciałem spiąć Czwarty rozdział i tę historię z piątego rozdziału, dlatego że y, ci ludzie nie są gotowi na przyjęcie Chrystusa i tego, co ma im do zaoferowania, przynajmniej na tym etapie, ale działalność tego człowieka, kiedy będziemy śledzić dalej Ewangelię, okazuje się, że jest działalnością, która będzie zmieniała nastawienie ludzi do, do Chrystusa, do ucieleśnionego Słowa, mhm. które ostatecznie zostanie nie tylko na tamtej ziemi fizycznie, ale też w tej glebie ludzkich serc tam mieszkających Chrystus zostanie przyjęty. Tak? Także to jest niezwykłe. Opowiadanie o miłosierdziu Chrystusa, którego ludzie doświadczają, ma potencjał zmienić nastawienie innych ludzi w stosunku do, do, do samego Zbawiciela. Kiedy studiujemy opowiadania biblijne, to myślę, że też Alek doskonale pamięta, jak analizowaliśmy sobie właśnie podejście takie narracyjne w opowiadaniach w czasie zajęć, że kluczową, kluczową kwestią jest zajęcie się kontekstem, tak? Bo każde opowiadanie wskazuje nam na czas miejsce i okoliczności wydarzeń, które są opisane w danej narracji, i to stanowi w jakiegoś rodzaju tło, które dla autora jest ważne po to, żeby nam dać zrozumienie, przesłania, które się znajduje. Więc gdybyśmy porównali ze sobą te dwa konteksty, czyli z, z, z tego znaku, tego cudu, uwolnienia człowieka opętanego w stosunku do tej drugiej historii, czyli uzdrowienia choroby, kobiety cierpiącej na krwotok właśnie i wskrzeszenia córki Jaira, to jak te dwa konteksty, te dwa światy opisane tutaj będą nam rzutowały na zrozumienie stosunku albo postawy Jezusa względem tej idei sekretu, utrzymywania w sekrecie tego, co dotyczy Jego osoby i Jego działań? No mamy, Jak jest kontekst jednego z Mamy, i mamy dwa różne środowiska. Tutaj ten, ten fragment 4.35 jest zaproszenie Chrystusa. Przeprawmy się na drugą stronę. Mhm. Piąty rozdział, wiersz pierwszy. Przybyli na drugi brzeg do krainy Gerazeńczyków mhm. i widzimy tam ludzi, którzy pasą świnie, a więc nie mamy tutaj mieszkańców. No nie mamy tutaj Żydów, tak? Nie mamy tutaj ludzi, którzy uznają świnie za zwierzęta nieczyste i dlatego nie, nie hodują tego, nie zajmują się tym. Okej, okay, więc jesteśmy. Historia piątego rozdziału dotyczy Dekapolu mhm. i Geraza. Chociaż tutaj oczywiście pojawiają się pewne trudności takie tekstualne dotyczące tej miejscowości, są różne warianty tekstowe, ale przyjmijmy ten wariant, który jest tutaj też zaproponowany, Geraza. Prawdopodobnie odniesienie do dzisiejszego Jarasz, czyli miasta położonego mniej więcej około 80 km na południowy wschód od Jeziora Galilejskiego, który był jednym z miast Dekapolu, chyba najbardziej położony na południe, z tego co pamiętam, na wschodnim brzegu Jordanu. Więc. Więc widzimy, że to są miasta grecko-rzymskie, miasta mhm. Pogan, i to jest kontekst całego tego wydarzenia. W kontekście. Tutaj jesteśmy w, w Kafarnaum, no tak? Tak, czyli jesteśmy tam, w gdzie tej wszystkie. Tej poprzedniej historii, właśnie. wezwania do milczenia miały miejsce. Tak, nie? idea Mesjasza była ludziom znana. Bo... W innej formie niż Chrystus to przyniósł. Znaczy, no, różne były koncepcje tego mesjanizmu, oczywiście. Ale na pewno nie takie, jakie przynosi nie, Jezus w Ewangelii. Tak, nie Marka, takie, jakie tak? przynosi Jezus. Natomiast no, po drugiej stronie jeziora, gdy tam, tam byli, tam w ogóle te idee mesjasza no, nie były w jakikolwiek sposób znane. Znaczy, może ludzie coś tam słyszeli. Może coś tam wiedzieli od Żydów, natomiast na pewno nie w taki sposób byli w to zaangażowani, jak sami Żydzi, którzy żyli tym, gdzieś tym na co dzień. Okej, okay, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w jakimś sensie problematyczne są ustawienia fabryczne. Niewłaściwe na pewno. Niewłaściwe na 100%. Bo ten preset taki, który właśnie mamy tutaj na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, czyli w, w miastach, miasteczkach żydowskich i stosunek Żydów do Mesjanizmu po prostu powoduje, że Jezus nie chce, żeby opowiadać o nim, żeby nie wzbudzać albo nie napędzać po prostu tych wyobrażeń, które są fałszywymi wyobrażaniami mesjanizmu. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy właśnie na wschodnim brzegu Jeziora, to tak naprawdę mamy do czynienia właśnie z nowym bukłakiem, nie? Tak. Jest nowy wółpłak. Można lać wino i, ten, i to wino nie pęknie, więc opowiadanie o Jezusie, o tym, czego ten dokonał w życiu człowieka, ma zupełnie inne warunki do tego, żeby się rozchodzić. I tak jak Piotr wspomniałeś, no to stanowi punkt wyjścia do przygotowania właśnie tej gleby pod dalszą działalność Jezusa, która będzie realizowana właśnie już po drugiej stronie jeziora. Więc mamy jedną historię, mamy drugą historię. To jest niewątpliwie powód, dla którego są zestawione te dwa wątki obok siebie i niewątpliwie Dość istotne i ważne, dlatego że też będziemy potem mieli właśnie tę sekcję chlebów, w których jedno rozmnożenie chleba będzie na jednej stronie Jeziora Galijskiego, drugie rozmnożenie chleba będzie na drugiej stronie Jeziora Galijskiego, i też te dwa wymiary będą oddziaływać na siebie w kontekście właśnie tego, na czym polega Ewangelia do kogo jest kierowana i jaki jest cel Jezusa, który chce zrealizować. Natomiast spoglądając sobie na ten drugi fragment, czyli na ten tekst 5.21 po 43, widzimy tutaj bardzo ciekawą historię, właśnie ułożoną w tej strukturze... Kanapeczki. Tak, kanapki, ale w strukturze retoryczna właśnie oparta na powtórzeniu na chiasmach, czyli na paralelizmie, tak, gdzie przecinamy historię w jakimś sensie na pół, umieszczając... Mhm. Centrum, inną historię, po to, żeby ta jedna z tych historii rzutowała na drugą, ta z zewnątrz rzutowała na pierwszą, po to, żeby je lepiej zrozumieć. Co jest z kolei takiego naprawdę kluczowego, najistotniejszego w tej historii i jak rozumiecie na przykład ten wątek dotyczący wpływu jednej historii na drugą? Może, może chociaż tak bardzo ogólnie o niej wspomnieć, czytać cały tekst? Wydaje mi się, że, że zajmie nam to dużo czasu, bo to jest dwadzieścia kilka wersetów, ale króciutko, króciutkie omówienie i, i kluczowe myśli dotyczące tego, jak jedna część rzutuje na drugą, albo na, dwie, na, na pierwszą i ostatnią, może tak. No to takie podsumowanie. Przyłożony synagogi ma śmiertelnie chorą córkę, pada do stóp Jezusa, oczywiście po jego powrocie na ten brzeg, na, na którym on też zamieszkuje. No i zaczyna się wędrówka. Jezus z Jairem, z ojcem tej chorej dziewczynki, zmierza w kierunku domu, żeby ten włożył ręce i, i dokonał uzdrowienia. No i w tym momencie jest to przecięcie. Po drodze y, wśród tłumów jest jakaś kobieta, która co jest ciekawe, od 12 lat cierpi na krwotok. Y, ta, ta córka Jaira, do której zmierzają też lat ma 12. Tego nie wiem z Ewangelii Marka. Ewangelia Łukasza o tym nam wspomina, ale u Marka tego nie znajdziemy. Mam tylko a informację czekaj, czekaj, o, wie czekaj, o wieku miała dziewczynki bowiem 12 lat. a, mm. okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, czyli o chorobie, dobra. Tak. No to wybaczcie, widzicie, tutaj no jest. Tak, to jest właśnie z tą harmonizacją. <grym> tak, tak. tak. Niczym, <grym> niczym nie. Tradycja bizantyjska Adam, ale poczekaj. 25. Niewiasta miała 12 lat krwotok. Tak. E I zaraz dziewczynka wstała, miała bowiem 12 ach, lat. Ach. Masz rację, masz rację. Dobra. <grym> Dzięki. Ale, 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 ale co się dzieje? A to jest ważne, to jest ważne. Kobieta ma wiarę. Kobieta ma wiarę yy, i to wiarę niezwykłą. Wystarczy, że dotknę chociaż jego szat, będę zdrowa. I faktycznie dotyka się, doświadcza uzdrowienia. I tutaj Chrystus zatrzymuje się w tłumie i mówi: Kto? Uczniowie śmieją się trochę, bo są dzikie tłumy, wszyscy się cisną. Ale jednak ona odpowiada na to pytanie, i za chwilę przychodzą ludzie z domu Jaira i mówią: Nie, nie dręcz nauczyciela, nie męcz go, ona już nie żyje, nie da się nic zrobić. No, i Jezus jednak, mimo wszystko, mówi: idziemy dalej. Przychodzą, pomijam już może pewne szczegóły związane z, z ludźmi, którzy tam byli, ale finalnie Jezus bierze ją za rękę, podnosi i oddaje jej życie. No, i, i to, co już powiedzieliście, i w tej sytuacji ostatecznie mówi: nie mówcie tego. Nikomu, nie? Okej, okay, to, to mamy takie podsumowanie tego fragmentu. Dobrze, że, że, że Piotr, wyłapałeś w ogóle ten wątek tych 12 lat, bo jakoś mi zostało w pamięci, że Ewangelia Łukasza to akcentuje w taki sposób, nie Ewangelia Marka. Natomiast, no to jest niewątpliwie bardzo istotny szczegół całej tej historii. Dlaczego? Dlatego, że my widzimy, że w jakimś sensie ta historia, te dwie historie się zazębiają, tak? Czyli mamy dziewczynkę, która urodziła się 12 lat, Wstecz. I kiedy się urodziła, to nastąpił początek końca tej życia tej kobiety, bo jeśli popatrzymy sobie na kwestię dotyczącą krwawienia, mhm. właśnie w perspektywie Tory i ten status nieczystości, o którym też już wspominaliśmy wcześniej, w kontekście historii chociażby o człowieku dotkniętym na trąd, no to to krwawienie jest tak naprawdę wykluczeniem społecznym. Tak? To jest kwestia braku możliwości relacji z drugim człowiekiem, braku, brak możliwości uczestniczenia. W sprawach dotyczących kultu, bliskiej społeczności i tak dalej, Już nie mówiąc o kwestii dotyczącej tego, że w jakim sensie, a już pomyślmy jeszcze o tym, że to jest pierwszy wiek naszej środowisko żydowskie, kwestia urodzenia dziecka, posiadania potomstwa, rodziny i tak dalej, to jest coś, coś, coś niewyobrażalnie istotnego i ważnego to nieustanne krwawienie, ten stan, w którym znajduje się kobieta, tak naprawdę wskazuje ją na samotność, wielowymiarową, wieloaspektową. Więc tutaj mamy, jest ta, ta historia w jakimś sensie się na siebie nakłada, tak? Mamy dziewczynkę, która przychodzi na świat, zaczyna żyć i kiedy ma 12 lat umiera, no i jednocześnie właśnie widzimy, że 12 lat temu ta y, kobieta, no, ona w jakimś wymiarze mhm. społecznie, relacyjnie, mhm. religijnie, kultowo, rodzinnie po prostu umarła. Jak to wam się ze sobą wiąże? W tej sytuacji w ogóle tak sobie myślę o tej historii, że po tych 12 latach ta kobieta chora na krwotok w jakiś sposób można powiedzieć, że rodzi się na nowo. Mhm. Więc mamy pewien kontrast, gdzie gdzieś w tym tłumie ktoś doświadcza jakiegoś cudu, a w tym momencie gdzieś z boku stoi Jair, który tak naprawdę być może no, nie wiemy, co się dzieje w jego głowie. Mm. Możemy się zastanawiać tylko. Się prostu, co, co się musiało dziać? W jakim stresie musiał być? Dlaczego, dlaczego wszyscy się zatrzymali nagle? Dlaczego Jezus, który miał do niego iść, który miał mu pomóc, się zatrzymuje i za chwilę przychodzi wiadomość, że, że jego córka umarła? I ja myślę, że on mógł się tylko no właśnie zastanawiać, co teraz? natomiast ym, to chyba był trochę sprawdzian dla jego wiary, tak mi się wydaje, że w tej sytuacji, no, czy on wierzy, że Chrystus ma moc nie tylko uzdrowić, ale nawet pójść o krok dalej, wzbudzić zmartwychwstanie. W zmartwychw. Ewangelii Marka, jeżeli dobrze rozumiem, nie ma wcześniej żadnego wskrzeszenia. Nie ma. Mhm, A mh. zatem, jeśli wrócimy do tego pytania, kimże jest, tak, kimże mhm. jest, to Jair mógł wiedzieć, że jest uzdrowicielem na 100%, mm -hmm. ale tego mógł jeszcze nie mieć. Nie no więc... <laughs> Radek dokończył. Natomiast to? fakt też jest taki, że, że cud, którego dokonał Jezus w związku z kobietą chorą na krwotok, no, to też nie było wydaje się, coś, co jair mógł zobaczyć. No bo mm -hmm. to działo się gdzieś, no jakby to powiedzieć, w sferze niewidzialnej życia tej kobiety. To, to jest prawda, natomiast e, historia jest ważna dla czytelnika, czyli dla odbiorcy albo dla słuchacza Ewangelii, więc e, jak, jak te wątki na przykład, wiadomo wam, się ze sobą łączyły, kleiły, wiązały właśnie ta, ta, ta śmierć, e, ta choroba, te, ten, te, te 12 lat wspólnych e, tej, tej historii, która gdzieś się na siebie nakłada i ten moment w którym tak naprawdę jedna i druga w tym samej chwili, w tym samym momencie doznaje wskrzeszenia, uzdrowienia, tak? Bo coś się zaczęło, coś się mm -hmm. skończyło 12 lat wstecz i teraz jesteśmy w punkcie, w którym wszystko się zmienia. Warunki życia tej kobiety, w któr, która, nie wiem, figuratywnie zostaje przywrócona do życia w tym obrazie dwunastoletniej córki Jajra. Jak, 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 jak sądzicie? No, ja z tej strony akurat nie zastanawiałem się nad tym testem. Ja ba tekstem bardziej praktycznie yy, z takiej, takiej perspektywy pastoralnej, myślałem sobie o jednej sprawy, którą widziałem w swoim życiu. Widziałem, że gdy uczniowie Chrystusa przechodzą yy, doświadczenia, które wystawiają ich wiarę na próbę, zdarza się takie skrzyżowanie. Pojawia się na ich drodze ktoś, kto składa świadectwo, które pomaga im yy, zaufać. Bo Tutaj, Radku, podałeś taką myśl, że, że to działo się gdzieś w sferze niewidzialnej, ale jeżeli ja wyobrażam sobie te sceny, mówię z tej perspektywy bardziej bardziej pastorskiej, tak? To widzę Jaira, który idzie z Jezusem, i nagle jest ten postój. I co prawda, mamy cały czas tą tajemnicę, ale w tym momencie mamy pytanie Jezusa, tak? Kto się mnie dotknął? Spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On mówi: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I tekst mówi: a gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Mm. Czyli Jezus z tego doświadczenia wyciąga ten element wiary, a za chwilę jest taki potężny cios w wiarę, w wiarę tego Jaira. Tak? Wiarę, która nie jest jeszcze. Yy, no nie, nie ma tej wiedzy, że on może też poradzić sobie ze śmiercią. Więc wracam do, 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 do takich doświadczeń, które widziałem. Widziałem, jak, i wierzę, że to jest Boże działanie. Bóg stawia na drodze naszej, jako jego uczniów, y, innych, którzy w odpowiednim momencie mogą złożyć świadectwo y, y, czegoś, czego sami przeżyli z Chrystusem, co może się okazać, że dla wiary innej osoby może być istotne, bo, bo, bo przed nią są jakieś próby, jakieś wyzwania. Które przekraczają to co, to, co może sobie w ogóle wyobrazić. Tak? Mi ta historia i w ogóle to poklejenie, takie właśnie narracyjne poklejenie tych dwóch wątków i rzutowanie, jakby oświetlanie jednej historii przez drugą, Pobudziło mnie do takiej refleksji na temat w ogóle takiej idei takiego wewnętrznego dziecka, które się czasami gdzieś tam w takim obszarze psychologii po prostu pojawia, w kontekście pewnych czasami doświadczeń, które mają charakter albo traumatyczny, albo są związane hmm. właśnie generalnie z czymś trudnym. Co powoduje, że człowiek zatrzymuje się na jakimś etapie w swoim rozwoju, tak wewnętrznie, ze względu na przykład na przeżycia, które ma, załóżmy, nie wiem, sytuacje rodzinne, mhm. śmierć może kogoś bliskiego albo coś, co wpływa na niego bardzo znacząco, i, i bywa tak, że. E, Czasami mamy takie sytuacje, że mamy dorosłych ludzi, do, dorosłych w ciele, do, do, dojrzałych, dojrzałych społecznie, w zakresie, nie wiem, zawodowym, wymiarze zawodowym, ekonomicznym, itd. Ale wewnętrznie często ten wewnętrzny człowiek blokuje się na poziomie tego doświadczenia, które było takim traumatycznym i, i ten. I jest takim blokującym, zatrzymującym. No nie będę ciągnął tego wątku szerzej. Natomiast wydaje mi się, że to jest coś wartego uwagi w kontekście tego, tego tematu. I też, kiedy czytamy sobie tę historię, żeby się zastanowić czasami nad sobą samym, zastanowić się nad swoimi czasami reakcjami, postawami, albo stosunkiem do niektórych sytuacji, albo kiedy przychodzą jakieś triggery, wyzwalacze w naszym życiu, które odpalają jakiś mechanizmy, jakieś schematy, które, w których funkcjonujemy. czy. To właśnie nie jest taki korelat zachodzący pomiędzy czymś, co nas wewnętrznie kiedyś w przeszłości zablokowało, i pomimo tego, że cały człowiek poszedł do przodu, jakoby wzrastając, rosnąc, to, mhm. to, to jego część właśnie, że tak powiem, jedzie na różnych biegach nie? i nie dociąga do, do tego finału. I, I sądzę, że to jest coś naprawdę wartego uwagi i, i przemyślenia. Ale też bardzo zależało mi na tym, żeby dzisiaj właśnie z Radkiem pogadać o, o tym temacie i o tej historii. Dlatego, że nie wiem, czy wiesz, ale Radek pisał ostatnio swoją pracę licencjacką, w ogóle świetną pracę licencjacką na temat duszpasterstwa dzieci, młodzieży Wiem. w kontekście... Podziwiam, że mimo młodego wieku podjął taki temat i nawet pytałem go o to kiedyś, z jakich powodów, bo to nie jest typowe, żeby tak. w młodym wieku... To jest teologia praktyczna, teologia pastoralna, tak? Duszpasterstwo, towarzyszenie dzieciakom, młodzieży w sytuacjach trudnych, w sytuacjach choroby albo śmierci. Czy to własnej, zbliżającej się śmierci, czy kogoś bliskiego. Radek, jak z twojej perspektywy, tak, w takim właśnie zakresie praktycznym, mógłbyś też Odnieść się i może zwrócić naszą uwagę na coś, co w twojej ocenie jest ważne. Można wstępie zaznaczyć, że to była praca teoretyczna, tylko i wyłącznie. Okay. Nie miałem okazji praktycznie towarzyszyć żadnej. Ale żeby praktycznie osobie. towarzyszyć, to też trzeba się najpierw do tego no, przygotować. Nie? Trzeba Aby się, się do tego przygotować. Jest. Trzeba, trzeba. Um, ojej, ale to jest naprawdę dużo wątków, na które warto zwrócić uwagę w takim towarzyszeniu. Um, takie wczucie się. W to, czego taka osoba może potrzebować. I no przede wszystkim, gdy mówimy o młodych osobach, które inaczej odbierają rzeczywistość, mogą inaczej odbierać doświadczenie śmierci. Ale może jakieś kilka takich krótkich, prostych myśli, to żeby z jednej strony być współczującym, z jednej strony starać się podejść, no. Jak do człowieka, który przeżywa trudne doświadczenie, którego mm. my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w tym momencie. Bo właśnie mam czasami takie Ale, wrażenie, że my deprecjonujemy tak. przeżycia młodych ludzi albo dzieci, mm -hmm. ponieważ są małe, tak jakby nie mierzyły to się to właśnie, z wyzwaniami lęku, strachu i tak dalej. Bo, bo, właśnie to jest, na dorosłym człowiekiem. Tak. Że, że, że dla dzieci to przeżycia mogą być jeszcze trudniejsze z tej perspektywy, że mają mniejsze doświadczenie życiowe i człowiek dorosły, on już. Przeżył jakby swoje, zobaczył gdzieś tam zło, choroby w tym świecie cierpienie, i tak dalej, a dziecko dopiero co styka się z tym cierpieniem. Dopiero co mm, gdzieś tam na początku go doświadcza, więc dla, dla dzieci to może być jeszcze trudniejsze w kontekście różnych pytań, które będą miały po prostu. Ale taka druga strona medalu w tym wszystkim jest taka, żeby chyba nie zapomnieć, że my wciąż y, jesteśmy gdzieś blisko człowieka, który też nie chce być traktowany jako ktoś. Gdzie kimś się trzeba cały czas zajmować, tak dalej, gdzieś przy nim chodzić, krążyć, ale też chce mieć jakieś normalne ludzkie mhm. przeżycia, których każdy potrzebuje, więc takie dwie rzeczy, na które no, ja bym zwracał uwagę w takich relacjach gdzieś. Że z jednej strony no, skupiamy się właśnie na tym problemie, ale z drugiej strony wciąż pamiętamy, to jest człowiek, który ma jakieś swoje własne zainteresowania, on chce normalnych relacji, on chce jakiejś normalności yy, w tym doświadczeniu, które po prostu ma. A... Kluczo, to ale są takie, swoje Twojej ocenie, kluczowe wątki. Najogólniej mówiąc, bo to jest temat, na którym można rzeka, było się, się rozgadać i, i wiele myśli mi teraz na pewno wyleciało. No myślę, że może warto byłoby ale... odrębnie kiedyś mm -hmm. porozmawiać w ogóle o mm -hmm. takim, też dzieci, właśnie chociażby w zderzeniu się z czymś mm -hmm. takim, nie, ale Lepiej, inaczej, ale, ale możemy to zasygnalizować, tak? tak. tak tutaj na tym etapie, że, żeby myśleć o tym też, właśnie, kiedy nasi, nasi bliscy, dzieciaki w naszym środowisku albo. Nasze własne, nie daj Boże, mierzam się z chorobą czy śmiercią, żeby odpowiedzialny i mądrze, jakby towarzyszyć w tym y, doświadczeniu, mhm. bo taki jest świat, więc no. trzeba najlepsze y, i warto być, zrobić, najlepsze co jest do warto zrobienia, być, myślę, świadomym, że, że my nie odpowiemy na wszystkie pytania no <laughs> i tak. nawet nie zawsze to powinno być celem, a obecność i jakieś tam wsparcie którego człowiek po prostu potrzebuje w takim momencie. Tutaj, okay, też, tutaj też jest pewne napięcie w Ewangeliach. Jako uczniowie Chrystusa, my tego często doświadczamy, bo Chrystus dysponuje potężną mocą, która jest w stanie zwyciężyć każdą chorobę. A jednak, kiedy mówi, do czego jest podobne królestwo, to będzie mówił o czymś bardzo małym mm -hmm. i, i powie, że to ziarno to jest słowo, więc. więc Jezus daje w Ewangeliach i w swoim czasie poznać pełną moc, pełny wymiar doświadczenia królestwa, ale no nie jest tak, że my na tą pełnie nie czekamy, tak? To, no to kiedy ty podawałeś te wątki związane z królestwem, to, to to jest ważne, żeby też to zauważyć, że królestwo ma różne fazy. Teraz jest ta faza przede wszystkim siewu, natomiast my czekamy na moment, kiedy ostatecznie te problemy. W pełni zostaną rozwiązane. Tak jest. Um, że tak powiem, pędząc dalej, ale też spróbując podsumować, um, może już nie te fragmenty, ale podsumować kolejny tekst, który będzie stanowił właśnie wprowadzenie do tej sekcji chlebów, którą będziemy się zajmować um, jeszcze w, w przyszłości, w, w czasie naszego kolejnego spotkania. Widzimy, że ten fragment od szóstego rozdziału tak naprawdę, może wstępnie do, do końcówki rozdziału, przepraszam, do wiersza 34. To jest taki tekst, który wskazuje nam po pierwsze, ona odrzucenie Jezusa w swoim rodzinnym mieście, więc mamy też tę postawę, która pojawia się już wcześniej zasygnalizowana w kontrowersjach, że ktoś się w stosunku do niego dystansuje. Tutaj ona przechodzi po raz kolejny, że ci, którzy są, jakby znają go z innej perspektywy niż, e, niż wszyscy inni, bo go znają od, od dzieciaka, jak tam rośnie, no i, no i co to ma być, a wiadomo, że Mesjasz, jak pisze Tokarczuk, najlepiej jakby był trochę egzotyczny, taki trochę z bochu, trochę niby nasz, ale jednak trochę taki Ciekawy, nie? A, a, a co ma nam do zaoferowania Swój. ktoś tutaj? To na pewno ma swoje bezpośrednie przełożenie na, na odepchnięcie, odsunięcie Jezusa. Natomiast widzimy też w centralnej części tego fragmentu historię Jana Chrzciciela, który zostaje tutaj zabity. I ta historia o śmierci Jana Chrzciciela jest z kolei, że tak powiem, okolona. Przez dwa inne teksty, no. rozesłanie uczniów i powrót dwunastu. No. I zaraz po tym wydarzeniu, gdy, gdy Jezus, właśnie, że tak powiem, dochodzi do świadomości w zakresie tego, jak wygląda sytuacja w środowisku żydowskim, to podejmuje w mojej ocenie działania, poprzez które będzie próbował swoim uczniom, którzy wracają z misji, pokazać pełniej swoją tożsamość. I tutaj się zaczyna właśnie sekcja chlebów i w moim przeświadczeniu właśnie te chleby, te opowiadania o, o chlebie, te sekcje chlebowe w Ewangelii Marka, ono, one pełnią taką funkcję objawiającą tożsamość Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak o tym sądzę? Ponieważ kiedy spojrzymy sobie do historii, która się pojawia zaraz po pierwszym nakarmieniu, czyli tam, gdzie mamy właśnie Jezusa chodzącego po falach i to jest to odniesienie do tego wcześniejszego też wątku Jezusa na jeziorze, to przeczytamy w wersecie 52, 6, 52, może jeszcze wcześniej, 51. Gdy wszedł do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. Nie rozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serca były nieczułe. Mm. Tak? Więc y, widzimy, że ten motyw dotyczący chleba, który pojawia się wcześniej, jest jakimś takim punktem, że gdyby uczniowie zrozumieli, o co chodzi z chlebem, to na innych warunkach by oceniali y, osobę Jezusa. Dlatego cały ten fragment, my y, do niego, że tak powiem, pójdziemy głębiej. W czasie kolejnego spotkania, mhm. ponieważ on siłą rzeczy będzie musiał się wiązać z kolejnym rozmnażaniem chleba i z innymi historiami o chlebach. Natomiast wprowadzeniem do tego będzie to wydarzenie dotyczące właśnie odrzucenia Jezusa śmierci Jana Chrzciciela. I tych uczniów wychodzących i powracających, którzy będą wprowadzani głębiej w tożsamość osoby Jezusa. Natomiast moje pytanie. Mam jeszcze jedno pytanie do was, dotyczące właśnie takiej relacji pomiędzy tym, co się dzieje w życiu Jana Chrzciciela, na początku Ewangelii, i w tym konkretnym punkcie, w próbie zrozumienia w ogóle całego kierunku działań Jezusa, czy jego postaw, i też tego, w jaki sposób znajduje się w świecie wobec różnych sytuacji, które go spotykają. Bo widzieliśmy w rozdziale pierwszym w czternastym, 14, kiedy jest wspomniane to, że Jan Chrzciciel został uwięziony, to wtedy po tej, po, tej, po tej okoliczności, tak Jezus decyduje się, żeby pójść do Galilei, a tutaj, kiedy Jan zostaje ścięty, to Jezus decyduje się na to, żeby głębiej opowiedzieć przedstawić swoją tożsamość właśnie przez, przez te opowiadania i zdarzenia i cuda z chlebami. Co wam to mówi o kwestii dotyczącej prowadzenia Duchem Świętym, takiej samoświadomości, właśnie też modlitwy, która jest udziałem Jezusa, kiedy spędza czas z Bogiem i adekwatnie do tego podejmuje jakieś potem kroki działania. Czy, czy widzicie pomiędzy tymi wątkami jakieś, jakieś relacje? No Radku, śmiało, śmiało, śmiało. Jan był, Jan był osobą, która w jakiś sposób przygotowywała ludzi na, na przyjście Jezusa, mhm. więc no, wydaje się, że jego uwięzienie było takim pierwszym sygnałem, być może pierwszym znakiem, że teraz przychodzi ktoś inny, przychodzi ktoś nowy, ktoś zaczyna działać. No a tutaj jego śmierć jest gdzieś kolejnym etapem w po prostu kolejnego następnego etapu misji, większego tak y, objawienia, jak powiedziałeś. Natomiast hmm, jakby złapać to jakoś szerzej, albo wejść w to głębiej, co to jeszcze mogło oznaczać. Bo ja się zastanawiam, na, zastanawiam się nad tym w kontekście mhm. właśnie takiej naszej y, drogi duchowej y, i takiego y, takiej dojrzałości albo świadomości w kontekście Podejmowania czasami jakichś działań w naszym życiu, jakichś decyzji, kroków właśnie w oparciu tak naprawdę o analizę chyba sytuacji, tak? o, o jakieś takie świadome rozeznanie mhm. się tym, co się dzieje wokół nas, bo wcześniej tam rozmawialiśmy przez moment o kwestii dotyczącej modlitwy i w sumie jakby, no mamy taką świadomość tego, że w dużej mierze to modlitwa jest bardziej dla nas niż takąkolwiek innego, tak, bo z tej modlitwy to chyba w głównej mierze korzysta człowiek, bo przecież Pan Bóg nie potrzebuje naszych modlitw do niczego, nie, ale modlitwa jest takim czasem, w którym My możemy się wyciszyć, kiedy możemy posłuchać swoich własnych myśli, w którym rozmawiamy z Bogiem, czyli opowiadamy o czymś, jednocześnie często wyrażając coś, co, co czasami jeszcze w nas samych nie jest do końca poukładane. Tak? Ja, ja się tak nad tym właśnie zastanawiam, czy, czy to nie jest w dużej mierze tak, że ten czas spędzany z Ojcem na osobności, kiedy Jezus. Rozmawia z nim o tym wszystkim, co się dzieje wokół. Nie jesteś taką drogą, tak, takim, takim kierunkiem, kiedy mu się układają pewne rzeczy. Co ma robić? Tak, co, co ma robić. robić? nie? Co, co, Szczególnie, że jak postawić jest... kolejne kroki na tej drodze, żeby zrealizować swój plan, mm -hmm. żeby nie wyjść przed szereg, żeby z czymś nie pospieszyć, żeby postąpić mądrze, rozważnie. Nie? Szczególnie, że tutaj można, tak, można zauważyć, że. No właśnie, w kontekście śmierci Jana Chrzciciela yy, i tego, co robił Jezus, yy, pojawiały się takie głosy, że to Jan zmartwychwstał, mm. że to jest On, więc no, tożsamość Jezusa jako Jana. Chyba nie o to, co Jezus, nie o to Jezusowi chodziło, żeby, żeby w taki sposób ludzie o Nim myśleli, żeby tak Go sobie wyobrażali, więc yy, no, musiał coś w tym zrobić, musiał jakoś to pokazać i pewnie te wydarzenia z chlebami yy, no są tutaj jakimś takim rozjaśnieniem. Dla, a przynajmniej powinny być jakimś rozjaśnieniem tego, kim on rzeczywiście jest. Mm -hmm. Okej. Okay. No cóż, ja, ja myślę, że na dzisiaj to będziemy jakoś sobie to finalizować to nasze spotkanie, ale mamy kilka sensownych myśli, wątków wyciągniętych z tym tekstu i też takich sygnalizatorów tekstowych dotyczących tego, czym się jeszcze będziemy musieli zająć w czasie kolejnych spotkań, żeby lepiej zrozumieć właśnie przesłanie tej Ewangelii. Także panowie, ja za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za to, że podzieliście się waszymi przemyśleniami, jakimiś spostrzeżeniami, też doświadczeniem, badaniami własnymi, teoretycznymi. Na tym etapie obył jak najmniej okoliczności, w których trzeba praktycznie to realizować, no ale cóż, świat jest bardzo różny i dobrze być przygotowanym. Pozwolicie, że może pomogę się, okej. Okay? Dobry ojcze, bardzo Tobie dziękuję za to, że mogłem dzisiaj z radkiem i z pioskiem spędzić ten czas przy Twoim słowie, że mogliśmy się uczyć poznawać twoją Ewangelię, a przez to ciebie, twój charakter, ciebie jako Mesjasza, jakim prawdziwy jesteś. Bardzo Ci proszę, by byśmy potrafili praktyczne lekcje z tego tekstu wyciągać i wdrażać je w swoim życiu, żeby być mądrzejszymi, bardziej rozważnymi i też no właśnie nie takimi zatwardziałymi, ale, ale z czułymi sercami empatycznymi, którzy będą w stanie przejawiać Twoją miłość w stosunku do ludzi, którzy są wokół. Dzięki Ci serdeczne za to, że mamy siebie nawzajem, że możemy sobie towarzyszyć i że możemy się ubogacać. W imieniu Jezusa. Amen.